Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w którym zacząłem budować już zasilacz, o którym wspominałem na jednym z odcinków z paczkami. Tutaj jest ten przetwornica, zasilacz, który wmontuję do tej obudowy. Nie mogę się zdecydować, z której strony dać gniazdka, czy tutaj dać jedno i tutaj dać jedno, żeby było na przelot, czy dać je u góry, czy dać to z tyłu. Najfajniejsza opcja, która tak naprawdę się mi w tej chwili podoba, tak jak to koncepcja, że zrobiłbym tak zasilacz i te gniazda albo z przodu, o, czyli tak i tak bym miał z przodu na panelu, mógłbym to sobie postawić, albo to dać z przodu, natomiast gniazdka dać z tyłu. I to jest taka też słuszna koncepcja, żeby przewody były z tyłu, zasilacz był z przodu. Z regulacją, że tutaj żadne kabelki się z przodu nie wolały. I tak chyba właśnie zrobię, żeby żadnych kabelków nie było. W tym panel tutaj sobie ładnie to zamknę. Puszka to jest taka, kupiłem ją w sklepie budowlanym. No już wcześniej, tylko jeden z tych sklepów najpopularniejszych, które mamy. To z tych trzech najpopularniejszych, to jeden ma tylko takie fajne puszki. I właśnie je kupiłem. Jest to puszka hermetyczna o wymiarze 110-75-59. Czyli ona ma 5-9 wysokości, jakość 75 szerokości i 110 długości. Jednakże, pomimo tego, że ona jest hermetyczna, ja nie będę tych otworów z tyłu, tych dwóch montażowych, w żaden sposób zakrywał, więc to będzie jakaś taka wentylacja dla tego wentylatorka. Mam nadzieję, że będzie wystarczająca, jeżeli będzie na przykład temperatura za wysoka, to będę myślał tutaj na dorobienie dodatkowych otworów, natomiast myślę, że to wystarczy w zupełności. Zacząłem zarabiać sobie już kabelki, takimi właśnie wtykami, takie tulejki zaciskowe i te tulejki tutaj będę mógł przykręcić i będzie elegancko wszystko tutaj pasować. Taki jest pomysł. Co do bezpiecznika, to wymyśliłem sobie, że dam bezpiecznik nożycowy, tak jak wcześniej mówiłem, ale nie kupowałem żadnych specjalnych gniazdek do tego, tylko mamy takie złącza płaskie, które elegancko się trzyma tutaj na ten bezpiecznik. Ja na to dam jeszcze taką termokurcza. Tą opaskę termokurczową, tak już tu kabel zarobię, żeby tutaj ten żaden złącze tutaj nie było odkryte i to będzie sobie gdzieś tutaj w obudowie leżeć, ponieważ chcę bezpiecznik mieć w obudowie. Nie chcę mieć go nigdzie na zewnątrz, chcę, żeby w obudowie. Bezpiecznik to nie jest rzecz, którą wymieniamy codziennie. Natomiast rozumiem, że mogło być tak, że chcemy, żeby był dostępny, żeby można było go wymieniać. Natomiast uważam, że jeżeli to ma być taki zasilacz, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby to było zewnątrz. Zawsze i tak ze sobą mam jakiś taki śrubokręcik. Zresztą będę miał ten zestaw narzędzi, który kupiłem. Zawsze go ze sobą będę nosić i będę mógł bezpiecznik taki wymienić. Na razie dam tutaj bezpiecznik 7,5 A. W gnieździe tej tutaj, co robiłem, zapalniczkowym jest 8 A. Ja dam 7,5, żeby w zasilaczu był słabszy bezpiecznik, żeby najpierw jak coś to trzeba było wymienić ten bezpiecznik, natomiast ten, żeby jeszcze tutaj żył, czyli mocniejszy przy samym gnieździe i słabszy w samym zasilaczu. Ok, to ja dalej to zarabiam. Teraz właśnie uciąłem kabelek, ponieważ muszę go tutaj zarobić, żeby była otulejka i na plusie będzie ten bezpiecznik sobie tutaj funkcjonować. Później wezmę się za wycinanie wszystkiego. Mam już tutaj multinarzędzie podłączone. Jeszcze tutaj muszę tylko zamocować tarczę i będę tutaj odpowiednio to wymierzać i robić otwory na te wszystkie gniazda. Jedna skucha, ponieważ nie mam śrubek do gniazd. Muszę poszukać albo pojechać. Dzisiaj już tego raczej nie zrobię, bo już jest późna godzina trochę. W każdym razie postaram się to może jutro ogarnąć i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jak widać, one mają tutaj śrubki montażowe. Aczkolwiek nie mam czym tego przykręcić, a w zestawie nie dają. To jest ciekawe. Szukałem na zagranicznych sklepach i idzie kupić takie gniazdka ze śrubkami. Natomiast w Polsce nie.
Jest to jakiś biały kruk, albo może, no przynajmniej sklepy, których ja szukałem, to takie gniazdka razem ze śrubkami w komplecie. No, ciężki temat. Natomiast zagranicznych jakoś to znalazłem. Co zrobić? Okej, okay, to ja tak tutaj będę montować. W tej będę musiał obudowie tutaj pokrywie zrobić odpowiedni otwór, żeby tutaj to weszło i się zmieściło. No, w ten sposób. I wtedy będę miał tak, będę mógł to postawić. Czyli jak będzie puszka, to pomysł jest taki, aby to wyglądało w ten sposób. I będę mógł tutaj sobie tym regulować. Ok, biorę się do pracy. Trzeba to poskładać. Czas goni, a już jest późna, późna godzina. Jeżeli chodzi o zarabianie tych przewodów, to myślę, że muszę kupić lepszą, inny rodzaj zaciskarki. Wiadomo, gdzie to jest kupione, natomiast ona nie jest idealna. Widziałem takie zaciskarki, że fajnie się tym odizolowuje, natomiast widziałem zaciskarki takie fajne, że po prostu mają wewnątrz tylko otworek i pyk, i taki kwadrat z tego robią, z tulejki. Muszę taką zaciskarkę kupić. One też nie są drogie. Są zaciskarki z wymiennymi matrycami jeszcze. Chciałem taką kupić. No, one kosztują tak pod 300 zł i więcej. No ale stwierdziłem, że taka tańsza mi wystarczy. No ale już widzę, że no tym się tak fajnie nie zaciska, jak bym chciał, ale na moje potrzeby właściwie to wystarcza. Przecież nie ma żadnych problemów. Także jakoś dam radę. I takie to będzie złącze na bezpiecznik. Ta strona idzie do zasilacza, znaczy do tej przetwornicy, a to będzie do gniazdka. I to gdzieś tutaj ten bezpiecznik sobie będzie spokojnie leżeć. Także gdyby, jeżeli się przepali, to po prostu tylko odkręcę górną obudowę. Cyk, będę mógł zdemontować bezpiecznik, zamontować nowy. I gotowe. To jest stabilnie, to dobrze trzyma, także o, żeby to rozłączyć, to wcale nie jest takie proste, więc myślę, że zda egzamin. Jest zabezpieczone tutaj, to jest złącza są, żeby nic tutaj ich nie zwarło przypadkiem, jakby to tam coś miało się wydarzyć. Także ok, no i teraz dalsza część. Muszę zarobić jeszcze te wszystkie gniazdka. Najpierw muszę wymierzyć i porobić otworki. Ten kabelek już praktycznie mam gotowy, tak sądzę. Także trzeba wziąć się za dalszą pracę. Idealnie to nie wyszło, ale pierwszy raz robię obudowę do tego. Aczkolwiek tutaj też jest taki margines, który zakryje te wszystkie takie tutaj nierówności. Także o, tutaj mam z góry to wycięte, czyli będę mógł sobie to tutaj podłączać wtyczki. To będzie mógł, tak, mogło sobie tak stać. Tam wtyczki będę podłączać, a to będę mieć wyświetlacz. I teraz to tutaj naokoło jest na tą ramkę całą, natomiast na te zaczepy tutaj, bo one są takie giętkie, to te zaczepy tutaj mam porobione takie wycięcia. Zrobiłem takie wycięcia tutaj, żeby to mogło swobodnie wejść. I teraz jak tylko to wciśniemy, o, i proszę, i jest zatrzaśnięte. Już to możemy wyjąć, wyciągnę pokrętło, a nie wyciągnę tego. I to też jest tak, o. No, teraz dopiero wyjdzie, także trzeba trochę siły woli, żeby to wypadło, także zatrzaski spełniają swoje zadanie. Ok, teraz czas wziąć się za kolejne rzeczy, bo to już jest, tak, panel jest gotowy. Teraz trzeba zrobić jeszcze wtyczkę tutaj. Tu już jedną zrobiłem na takie śrubki, aczkolwiek byłem dzisiaj w sklepie i kupiłem
śrubki do tych gniazdek. No tutaj musiałem na te śruby powiększyć ten otwór tutaj. Nie do końca się mi to podoba, ale mogę tak zostawić, bo to przynajmniej jest bardzo solidnie, nie wypadnie. Ale kupiłem takie, to jest M310 i M312. Kupiłem ciutkie dłuższe też. Właśnie muszę sprawdzić, teoretycznie pomierzyłem sobie i powinno to wszystko pasować. To jest, tak mi się, przynajmniej jak sobie mierzyłem, to jest dokładnie na śrubkę M3. I z tym nie było problemu, żeby taką dużą śrubkę zamocować. Natomiast tutaj ta śrubka już, ta główka, jak widzicie, tutaj nachodziła na obudowę. Także musiałem coś innego wymyślić. Ok, tutaj jak widzimy M3 pasuje idealnie. I tutaj też powinno być bardzo dobrze. Tak, to by musiało być z płaską, tylko ja takiej śrubki nie mogłem znaleźć tutaj w sklepie u siebie. Zrobię tym, co mam. Czy nie będę jeździć i kupować miliona śrubek. Jakoś tutaj sobie poradzę. Jakoś damy radę. O. Idealnie. Tylko że ono wchodzi trochę krzywo teraz. No ale otwory i wszystko mam porobione. No to dobra. Teraz muszę tutaj przymocować, przylutować kable i zrobić tulejki i podłączać to od tego. Także biorę się do dalszej pracy. Okej, to mam już drugą wtyczkę też zrobioną. Wymieniłem ją, te duże śrubki zostawię na inną okazję. A tutaj dam też te M3 i przykręcę do obudowy. Także o, tu już mam polutowane te dwie wtyczki, które będą zamontowane w obudowie. Okej, końcówki mam odizolowane, pozaciskane tulejki. Teraz trzeba to tutaj przykręcić i montować do obudowy. Jak widzieliście, był mały fuck up. Ponieważ przylutowałem ten kabel tutaj zamiast ten z bezpiecznikiem, także no ciekawie. Na wejściu bezpiecznika nie mam, jest na wejściu. Czy na wyjściu też powinienem dać bezpiecznik dla bezpieczeństwa, żeby urządzenie zrobiło zwarcie? W sumie mogłem dać też i tutaj bezpiecznik, prawda? Czyli na wejściu i na wyjściu. Czy radio ma swój bezpiecznik? No ale jakieś, jakbym podłączał jakieś inne urządzenie, to ono już może nie mieć swojego bezpiecznika na wyjściu. No będę musiał pomyśleć. No wierzę, tutaj jeszcze dodam bezpiecznik. Taki sam. Ok, teraz to trzeba tutaj wszystko pomocować i zobaczymy, jak to dalej będzie wychodzić. No, teraz montujemy to do tego. No i trzeba przykręcić teraz wszystkie te kabelki. Mam przymocowaną już przetwornicę, zasilacz. Tu mam gniazdka. Są kabelki i postanowiłem dać jeszcze na wyjściu, w sensie tutaj, czyli na wejściu mamy bezpiecznik i na wyjściu też postanowiłem dać bezpiecznik. Tak, w razie czego stwierdziłem, że dlaczego nie. Mogę dać na wyjściu, gdybym tu coś podłączył, zrobiłoby zwarcie, to niech bezpiecznik zadziała, a nie to, żeby mi spaliło całą przetwornicę. Może ona ma jakieś zabezpieczenia sobie? No na pewno ma, ale pewnie upierdliwy jest wymiana jakichś tam układów w niej. W razie gdyby coś tam się wydarzyło, to lepiej, żeby bezpiecznik się spalił, aniżeli całe to urządzenie, więc jest zabezpieczone i na wejściu tu na złączach. I proszę. Wszystko skręcone. Tak to sobie będę mógł postawić. I tak to tutaj wygląda. Tył. Także wyszło dosyć fajnie jak na prototyp. Tutaj co prawda nie jest to idealnie obrobione.
ale myślę, że jest ok. Ok, no to czas na próbę generalną, czyli podłączę do tego zasilanie i uruchomię radio. Jeszcze wcześniej to zrobię. Jeszcze kontrola jakości. Weryfikacja, czy wszystko jest z dobrej strony. To znaczy, czy tam jest plus, to jest faktycznie plus, a tam jest minus, to rzeczywiście minus. Trzeba to sprawdzić. Nie można tak. Trzeba być pewnym, że wszystko działa. Także uruchamiam sobie to. Uruchamiam to i sprawdzamy. Tutaj powinno być. Już ostatnio weryfikowałem, że jest w porządku. Tutaj tak weźmy. Ile jest? 13,67. Czyli jest w porządku. Ok, teraz podłączam zasilanie do i patrzymy, czy coś wybucha, czy pali, czy jak. Nic się nie dzieje. Tylko się. Wszystko jest w porządku. Radio się. Znaczy, wszystko jest w porządku. Zasilacz się uruchomił. I teraz możemy tutaj regulować, tak? Czyli napięcie, jakie ma wychodzić. Musimy zobaczyć dokładnie, ile wat zużywa, ile ampera godzin jest, ile czasu pracuje. Zróbmy sobie, ile amper pobiera. Tutaj są dodatkowe funkcje, ile może być na wyjściu, jakie jest maksymalne napięcie. Ja ustawię 13,8. I teraz muszę podłączyć sobie tutaj z tyłu wyjście i sprawdzić, czy tu daje to, co ustawiłem. Czy jest tutaj na wyjściu to, co ustawiłem. Tutaj powinien być plus, tutaj powinien być minus. 13,81. 13,81. Tak. Wszystko jest w porządku. No i teraz to trzeba podłączyć do radia. Jeszcze nie zrobiłem sobie kabelka zasilającego stąd do, czy w sensie przedłużki. Radyjko tu podłączę do wyjścia. Jak widzimy, wentylator się już załączył. Włączam radio. No i tak to wygląda. No to próba generalna, można powiedzieć, że się udała. Wszystko jest w porządku. Zasilacz pokazuje 13,8, 0,57 ampera na wyjściu, 7,85 W. Także wszystko wydaje się w porządku. O, gniazdka są na pewno dobrze zamocowane, bo nic się nie wydarzyło. Taka rzecz, która mnie tutaj jeszcze nurtuje, to w sumie mogłem dodać tutaj przycisk włącz-wyłącz. I chyba to zrobię, żeby podłączyć zasilanie i mieć tutaj jeszcze taki switch typu włącz-wyłącz, żebym nie musiał odpinać cały czas kabla, jeśli nie chcę mieć zasilania na tym. Tylko po prostu będę cały zasilacz mieć podłączony tutaj i tylko zasilacz tam móc wyłączyć bez odłączania tych kabli czy od gniazdka. I tak chyba właśnie zrobię. Zaraz wyszukam przycisk i dodam tutaj przycisk power w jakiś sposób jeszcze, tak sądzę. Ok, jak widzicie, znowu mam to rozkręcone, ale tym razem dodałem przyciski. Tutaj proszę. Tutaj dodam etykiety, że to jest wejście, wyjście. Czyli będę mógł sobie załączyć wejście, będę mógł sobie załączyć wyjście. I tym sposobem będę mógł podłączyć najpierw prąd do tego, a urządzenie na wyjściu będę mógł włączyć, wyłączyć z samego zasilacza, z tego panelu. Wcześniej wykonałem już testy, czy podała zapotrzebowanie na prąd, jaki potrzebuje radiostacja. I tak, z sukcesem testy przebiegły ok. Ten zasilacz podołał, daje radę zasilić radiostację w momencie, kiedy nadaje z 20 W. Także jest wszystko w porządku. Poustawiałem tutaj troszeczkę. Jak chcecie, to mogę zrobić osobny odcinek jeszcze z tym zasilaczem, jak on działa, jakie ma funkcje, ponieważ tutaj się przyłączamy, tak, tutaj ustawiamy też, tu się dłużej przytrzymuje, tu się dłużej przytrzymuje. No ma trochę funkcji, tak, bo wyświetlać może temperaturę, napięcie wyjściowe, waty, ampery, amperogodziny, czas pracy. Pod tym przyciskiem też, jak dłużej przytrzymamy, to ma dodatkowe funkcje, kiedy ma się wyłączyć, na przykład jeżeli będzie za wysoka temperatura i tak dalej.
Tu to mam pomontowane. To troszkę to tak jest pajęczyście. Chociaż myślę, że nie wygląda tak źle. Że te kabelki od tych switchy, tych przycisków mogłem zrobić, od tych włączników krótsze. No ale dobra. Teraz to muszę tutaj upchnąć wszystko jakoś do tej obudowy. Podłączam zasilanie. No i pomyliłem przyciski. Miało być odwrotnie. Ten miał być wejście. Okej. Chociaż tak, to będzie bardziej logiczne. Dlatego przeprowadzono właśnie te różne testy, czy na pewno jest wszystko tak, jak powinno być. Jak to rozkręcam i tak dalej, przed podłączeniem urządzenia. No i teraz mamy tak, plus jest plus, minus jest minus, plus tutaj od lewej jest plus i minus jest minus. Także w porządku. O, w ten sposób. I teraz to trzeba upchnąć wszystko tutaj. Jeszcze ostatnie spojrzenie, czy się zgadza. Podłączam radio, czyli włączam i 0,135 A. Włączę radio, to jest 0,568 A. No i radio wyłączę. No i teraz mogę też cyk, wyłączone. No i zasilacz, ciach, wyłączony. I o to chodziło. Nie muszę tam z tyłu teraz sięgać i odłączać wszystkiego. Teraz mogę wyłączyć ostatecznie to. Bezpieczniki wewnątrz są, przełączniki są. No okej, prototyp gotowy i tak naprawdę teraz muszę to zacząć używać, wykorzystywać i zobaczyć, jak się spisuje, jak się sprawuje. Jak będziecie chcieli, to mogę wam zdać z tego relację. Może to zobaczycie, jak będę nagrywać coś z radiostacją, z radiem, to może zobaczycie właśnie, jak wykorzystuję ten zasilacz do zasilania. Także się okaże, jak to wszystko działa. W tym odcinku to będzie już wszystko i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!